Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na recenzję niewielkiego, ale bardzo przydatnego gadżetu. Jest to taki malutki czytnik kart microSD, czytnik OTG firmy Hama. Za chwilę zobaczycie jego możliwości, są naprawdę duże. Przy okazji cena tego gadżetu jest naprawdę niewielka. Sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Zapraszam was do oglądania. Ok, więc zobaczcie sobie, co z tym sprytnym czytniczkiem możemy zrobić. Jak widzicie, urządzenie jest naprawdę malutkie i mamy dwie zawleczki. Jedna kryje port micro USB, druga pełnowymiarowy wtyk USB. I ten wtyk jest jednocześnie taką stacją dokującą. Bierzemy sobie kartę w standardzie micro SD. I moi drodzy, jak widzicie, tu jest oznaczenie, jak to wkładać. Mam nadzieję, że to widać. Ok. I wkładamy sobie kartę w ten sposób. Wygląda, jakby jej w ogóle nie było. Tu mamy taki przycisk pomagający usunąć tą kartę i wyjąć. I teraz możemy zrobić kilka rzeczy. Mamy taką kartę wpiętą. Możemy ją sobie podłączyć do smartfona. Przekopiować dane na smartfon, skopiować coś ze smartfona na kartę. To samo możemy zrobić w przypadku tabletu. No i co jest jeszcze bardzo fajne, w tym momencie mając kartę w środku, możemy to po prostu podpiąć do komputera do pełnowymiarowego wtyku USB. Więc zobaczcie, mam tutaj kartę na miejscu i umieszczamy w komputerze, sobie kopiujemy. Tak więc urządzenie uniwersalne i do komputerów PC, do laptopów, także do smartfonów, do tabletów. Według mnie gadżet naprawdę fajny, niedrogi i oczywiście przydatny. Na dzisiaj dziękuję wam za obejrzenie tej prezentacji. Pamiętajcie, cenę czytnika OTG firmy Hama sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!